Grzegorz, przede wszystkim jakie emocje, bo dopiero zeszłeś ze sceny. Tak, no jeszcze studzę emocje, atmosfera jest naprawdę gorąca, zresztą słychać ludzi nawet tutaj za sceną, ale za każdym razem jest taka sama piękna, wyjątkowa atmosfera, no, legendarna scena. Tworzy się tutaj i tworzyła historia polskiej muzyki. Bardzo dziękuję, jestem wdzięczny za to, że mogę być tego częścią już któryś raz z kolei. Ja się tak w ogóle zastanawiam, nie wiem, czy dobrze policzyłam, że w tym roku miała w sumie 10 lat od twojego debiutu w X Faktorze. Tak. Jakie masz przemyślenia? Nie mam. Staram się nie liczyć, nie cofać. Raczej wybiegam w przyszłość. Jest mnóstwo pomysłów w głowie do zrealizowania. Jestem na etapie zamykania i kończenia trzeciego już albumu w swojej karierze, więc na tym się skupiam. Za chwilę kolejny singiel, także cieszę się tą drogą, którą obrałem właśnie ponad 10 lat temu, bo dokładnie chyba nawet 13. I dziękuję wszystkim, którzy są ze mną na tej drodze od samego początku, właśnie tym szczególnie, tym słuchaczom, tym fanom, którzy są ze mną od samego początku, dziękuję i pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Ale czy spodziewałeś się w ogóle, że tak się potoczy twoja kariera muzyczna? Nie było żadnych założeń. Zresztą w tamtych czasach, w tamtym momencie myślę, że nikt, kto nawet próbował swoich sił w którymkolwiek stanie, nawet nie marzył o tym, żeby coś aż tak dużego się wydarzyło i tak było również ze mną. Ja tak naprawdę wybrałem się na casting za namową w ogóle fanów, którzy przybywali na moje koncerty coraz liczniej. Można powiedzieć, że nawet nie chciałem tego w swoim życiu, ale wydarzyło się tak i dzisiaj jestem za to wdzięczny. Podkreślam to przy każdej okazji.